Zawodników. Jako pierwszy drużyna gości z numerem 17 bramkarz Banach Hubert z numerem 2, Kowalczyk Patryk z numerem 5, Grat Olaf z numerem 6, Motyl Marcel z numerem 9, Buczek Dorian, numer 18 to Pawłowski Kacper, numer 19 Zacharski Mateusz i kapitan numer 21 Taler Marcin, numer 22 Szymkiewicz Dominik, numer 23 Ślepalski Paweł, numer 98 to Bogacki Michał. Na ławce rezerwowych zasiadają z numerem 7 Brudkowski Krystian, z numerem 3 Biłowarski Piotr, numer 4 Kowalski Dawid, numer 15 Michta Jakub, numer 16 Boś Szymon, numer 20 Bracisewicz Krystian, numer 99 Szumilas Aleksander. Trenerem drużyny gości jest pan Ubożak Łukasz, kierownikiem drużyny Rafał Prędki. Teraz drużyna gospodarzy, czyli Morawianna Bud. Morawica z numerem 1 bramkarz Wojno Krystian, z numerem 2 Wasilewski Jakub, numer 3 Dziedzic Karol, numer 7 to Załacki Michał, numer 8 Rabi Jakub, numer 9 Prima Grostysław, numer 11 to Pokora Maciej, 15 Górecki Szymon i nasz kapitan numer 17 Załacki Łukasz, numer 70 Rogoziński Filip i numer 77 Rybus Michał. Na ławce rezerwowych zasiadają bramkarz z numerem 22 Piotr Kubicki, z numerem 6 Szymański Robert, numer 10 to Szałas Dawid, numer 13 Zagrzebnicki Jan, numer 16 Łynarczyk Bartłomień, numer 23 Kralka Bartosz, numer 73 Szczepanek Patryk. Trenerem oczywiście Maciej Śmiech, drugim trenerem Filipiak Mateusz i fizjoterapeuta Pruchnal Tomasz. Dzisiejsze spotkanie poprowadzą sędziowie, jako główny sędzia pan Szrek Marcin, sędzia wyboczni to Orkisz Tomasz oraz Molenda Michał. Rozpoczęło się spotkanie 13. kolejki 4. Ligi Świętokrzyskiej. Morawia
Anna Budmorawica, AKS Busko, ze stadionu w Brzeźniach. Witam Państwa. Bartosz Wartałowicz. Jaromir Kurgos, rozpoczniemy od składu gospodarzy. W bramce zagra z numerem 1 Krystian Wojno, w obronie od prawej Jakub Wasilewski, Karol Dziedzic, Szymon Górecki i Filip Rogoziński. Dwóch defensywnych pomocników, Łukasz Zawadzki i Jakub Rabiej. Trójka z przodu, Maciej Pokora, Michał Zawadzki i Rostislav Prymak. I na ataku Michał Rybus w stawieniu 4-2-3, dwóch defensywnych pomocników. Więc trener na pewno zabezpieczył środek pola przed drużyną z Busta. A może to taki trochę kamuflaż, bo tych dwóch defensywnych pomocników to jest Łukasz Zawadzki i Jakub Rabiej. To może takie ustawienie też można powiedzieć przechodzące na 4-3-3, gdzie tą trójkę środkowych tworzą Łukasz Zawadzki, Jakub Rabiej i Michał Zawadzki. I mamy wtedy tych skrzydłowych Maciej Pokora, Rostislav Prymak i wysunięty z przodu Michał Rybus. A drużyna AKS-u ustawienie 4-2-3-1, na bramce Banach, od prawej Kowalczyk, Olaf Grat, Ślefarski, Motyl, dwóch defensywnych pomocników Dominik Szymkiewicz i Kasper Pawłowski i ofensywni Bogacki, Zacharski, Mateusz na dziesiątce, Marcin Taler i wysunięty Dorian Buczek, który liczy dzisiaj na dobry występ. Drużynę z AKS Busko prowadzi Łukasz Ubożak. Na pewno wyniki poniżej oczekiwań. 6 meczów bez zwycięstwa. Ostatnio słabe spotkania, porażka ze Starem Starachowice i na pewno chęć jest tutaj jakiegoś odbicia się. W drużynie Morawii brakuje Mateusza Zawadzkiego, który ma lekkie problemy z więzadłem, ale na następne spotkanie ma być gotowy. Zobaczymy, można się spodziewać tutaj frontalnych ataków i właśnie przy piłce gospodarze. Zawadzki! Obok bramki, ale sędzia pokazuje, że piłka jeszcze otarła się jednego z defensorów i będziemy mieli rzut rożny. Ten mecz sędziuje pan Marcin Szrek, a pomagać mu będą Tomasz Orkisz oraz Michał Molenda. Do rzutu rożnego podejdzie Filip Rogoziński. Jakieś przepychanki w polu karnym tradycyjnie, jeżeli chodzi o pole karne, walka o wygranie pozycji. Morawia przygotowuje swój stały fragment gry, sędzia nakaza powtórkę. Dzisiaj na meczu witamy też znanego dziennikarza, eksperta do spraw statystyk piłkarskich, pana Marka Chowańca. Marek niczym celebryta dzisiaj w towarzystwie pięknej nieznajomej, a teraz sytuacja dla Morawii, gol! Wydaje się, że bezpośrednio trafił. Chyba było jednak uderzenie głową. Zaraz się przekonamy, dośrodkowanie Filipa Rogozińskiego. Ale cieszy się Filip Rogoziński, więc... Na tą chwilę wygląda, że Filip Rogoziński bezpośrednio rzutu rożnego. Mi się wydaje, że ktoś tam tą piłkę trącił. Przekonamy się za parę minut. Bezpośrednio wygląda na to, że rzutu rożnego Filip Rogoziński zdobył gola, ale poczekamy na weryfikację. W każdym razie trzecia minuta, 1-0. Morawia prowadzi, no i teraz AKS Busko muszą się otworzyć. Piękne rozpoczęcie przez naszych zawodników i strzelcę bramki Filip Rogoziński. Spiker potwierdza, że trafienie Filipa Rogozińskiego. Mojego stanowiska komentatorskiego ciężko to było. Będziemy czekać zauważyć na informacje z ławki rezerwowych Morawia, nawet Morawica. Zobaczymy, jak zweryfikuje to ekspert, pan Marek Chowaniec. A dzisiaj we dwójkę na stadionie pan Marek też z panią ekspert od piłki nożnej. To na pewno dodaje kolorytu wydarzeniom sportowym tutaj w Brzezinach. Bardzo dobrze czuje się ten ekspert piłkarski na stadionie Morawia na Budmorawice. Kolory tu też dają piękne bramki. Dlatego pan Marek wie, na które mecze przyjeżdżać, prawda? Szkoda, że na te spotkania przestał jeździć były komentator Marcin Łataś, ale postawił na inną dyscyplinę sportu. Morawia na Budmorawice prowadzi z AKS Busko 1-0. Bardzo szybko wyszła na prowadzenie. Wiemy, że ogląda nas wielu kibiców. Teraz dostałem właśnie informację, że
kibice z Kielc bardzo by chcieli nabyć szalik Morawian na but Morawica. Zapraszamy tutaj i pozdrawiamy serdecznie Karola Snarskiego i Roberta Zioło, którzy z zapartym tchem oglądają dzisiejsze wydarzenia. Spotkanie Morawian na but Morawica, EKS Busko. Przed tym spotkaniem pojawili się w Bukmacherce, także mają na pewno powód, żeby kibicować tutaj gospodarzom. Maciej Pokora. Jakub Rabiej. Utrzymał się przy piłce. Poradzi sobie z Pawłowskim, podanie do Pokory i zagranie ręką Macieja Pokory. Ale sędzia teraz cofnął. Ostro zareagował arbiter dzisiejszego spotkania. Uspokaja sędzia Szrek, no bo wiadomo, że sędzia jest od rozdawania kartek. Sprytnie teraz. Zbierze to Zawadzki, ale strata jeszcze, walczy Mateusz Zacharski. Zacharski na lewą stronę do Talera. I nieudane dośrodkowanie uchodzącego w kiedyś za wielki talent zawodnika, który między innymi w szkole sportowej w Krakowie razem do klasy uczęszczał z Jakubem Świerczokiem, który zagrał na Euro 2020 w reprezentacji Polski. Wojny od bramki. Długie zagranie na Rybusa. Zebrali Morawianie i Maciej Pokora. Za mocne było to podanie na tego młodego zawodnika. Buczek. Faulowany zdaniem sędziego przez Karola Dziedzica. Dzisiaj na pewno dużo takich pojedynków będzie między Buczkiem a Dziedzicem. Do pomocy ma też Szymona Góreckiego, również postawnego, silnego obrońcę. Taler z rzutu wolnego. Liczą na centymetry Ślefarskiego. Wybita piłka. Klub sportowy Morawian na Morawica. Taler do Motyla. Możecie Państwo wziąć udział w losowaniu cennych nagród. Motyl, ale wybija Dziedzic. I do wsparcia naszego klubu. Piłka w rękach Krystiana Wojny. Szybki wykop. Interwencja Patryka Kowalczyka. Piłka raczej przyjmie Maciej Pokora. Powalczył Zawadzki. Teraz Pokora. Rybus. Sprytnie, ale nie było nikogo. Teraz jest Rabiej. Będzie jeszcze dośrodkował. Czy zobaczymy, czy zagra do... Sprytne podanie teraz. Nie przejął tego Rostislav Primak. Dobrze wcześniej zagrywał w pierwsze tempo Michał Rybus, ale w polu karnym niestety za głęboko wszedł Jakub Rabiej. Banach. Długa piłka na Buczka. Zdaniem sędziego czysta walka. Zawadzki, ale za plecy do Primaka. No i pomylił się teraz Rostislav Primak, piłka dla AKS-u Busko. Walczył Zacharski, ale stracił, przyjął Michał Zawadzki, ale piłka w rękach bramkarza gości. Dużo niedokładności, ale piłkę mają nadal przyjezdni. Motyl. Talerem, ale wycofanie jednak i powolne budowanie akcji. Za darmo oddali piłkę przyjezdni. Niedokładnie Łukasz Zawadzki, ale jeszcze piłka pod jego nogami. Wybija jednak Kowalczyk. W ostatnich dwóch meczach dwa remisy. Morawian na but Morawica z Pogonią Staszów i ze Starem Starachowice liderem tabeli. Oba
wyniki. Oba mecze zakończyły się wynikami 1-1. Zaś drużyna z Buzka swoje dwa mecze ostatnio przegrała ze Starym Starachowice i z Klimontowianką Klimontów. Odpowiednio 0-4 i 0-3. Teraz długie podaje na Macieja Pokorę, ale znajdował się on na spalonym, co czujnie wychwycił sędzia asystent. Rozpocznie Banach. Banach wcześniej zawodnik Starostrachowice, jeszcze wcześniej UKS Probudek z Łagów. Też liczył na to, że ta gra w czwartej lidze w drużynie UKS Buzko pomoże mu wybić się do wyższej ligi. Nie traci na pewno nadziei, ale można powiedzieć, że ta runda nie układa się jemu tak jak całej drużynie UKS Buzko, tak jak, jakie były oczekiwania, co na pewno wpływ mają problemy kadrowe zespołu, bardzo wąska kadra, no i liczne kontuzje. Ja myślę, że to jest normalność w czwartej lidze świętokrzyskiej. A wczoraj bardzo ciekawe wydarzenia w Starachowicach. Star pokonał GKS Nowinie 4-0. Pomógł liderowi na pewno słabo dysponowany młody bramkarz GKS Nowiny, który miał udział w zasadzie przy 3 golach straconych przez jego zespół. Star grał konkretnie i skutecznie i zasłużenie wygrał. Niesamowity wynik w Małogoszczu. Wierna rozgromiła Górala Górno 10-0, no ale tak co czasami bywa, jak wypadają piłkarze ze względu na kontuzję, ze względu na kartki, no i ze względu na też plaga czwartej ligi świętokrzyskiej na wesela, bo tak naprawdę ci zawodnicy mogli trochę później się na weselach stawić, a nie osłabiać swojej drużyny. No i są też takie sytuacje, że druga połówka kobieta zawodnikom nie pozwala, co się kiedyś wydawało nie do wierzenia, ale takie są realia czwartej ligi świętokrzyskiej. No przykro na pewno dla Górala. Takie są realia życia przede wszystkim. Ale wróćmy do meczu. Rogoziński. Nie zorientował się w tej sytuacji Maciej Pokora, a mógł wykorzystać pomyłkę obrońców. Zacharski, Motyl. Jeszcze raz z Mateuszem Zacharskim. Mało ruchów w zespole gości. Cały czas trzeba wymieniać piłkę między stoperami. Teraz nawet bramkarz, długa piłka na Buczka. Interwencja ostatnio naprawdę dobrze dysponowanego Filipa Rogozińskiego, który najczęściej z gry eliminuje się sam głupimi kartkami, dyskusjami z sędziami, ale tak to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik, specjalista od stojącej piłki z dobrą wrzutką, dobrą dokrętką. No jest, prawdopodobnie on jest dzisiaj autorem gola i tak, stał się wartością dodaną Morawian na Budmorawica, czasami aż żal go zdejmować z boiska. Tak jak wspomniałeś, pokazał dzisiaj Filip Rogoziński, że dobrze umie dorzucić. Coś się stało zawodnikowi Morawian na Budmorawica. Wydaje się, że bez kontaktu z przeciwnikiem, tak, bez kontaktu po prostu z przeciwnikiem. Przy upadku. Cierpi Karol Dziedzic. Zobaczymy, czy będzie mu potrzebna pomoc. Sędzia wzywa pomoc i nakazuje, żeby odbyła się ona poza boiskiem, żeby można było szybciej kontynuować grę. Przyjęli piłkę goście. Dorian Buczek. Ominął obrońcę, oddaje strzał i bramka. Dorian Buczek, tak jak zapowiadał, tak wykonał. 15 minuta spotkania. 15 minuta meczu i do wyrównania doprowadza zawodnik z numerem 9, Dorian Buczek. Na pewno musi być wściekły Karol Dziedzic. Jego zejście, no, przymusowe osłabiło zespół, no i do wyrównania doprowadza właśnie Dorian Buczek. Dzisiaj dobrze przygotowany do meczu. Nie widać już skutków jakichś problemów zdrowotnych. W formie głodny gry, głodny bramek.
Wcześniej chyba był trochę zły, że zawodnicy Murawi nie oddali piłki. Po rzucie sędziowskim, ale jego sportowa złość właśnie. Dorian Buczek, były piłkarz między innymi Stali Mielec, ŁKS, Probudek z Łagów. Typowa dziewiątka ze swoimi walorami, także wadami. Motywują się jeszcze zawodnicy AKS-u Busko-Zdrój. Taler wygrał z Wasilewskim, ale zebrał to wszystko Michał Rybus. Interwencja Motyla, piłka na aucie. Wasilewski będzie wykonywał rzut autowy. Dotarli na stadion już kibice z meczu Korona 2 Wieczysta. Tam dużo się działo. Dwa rzuty karne dla Wieczystej, oba obronione przez bramkarza Korony Mamle. Czerwona kartka dla zawodnika Korony Więckowskiego, a teraz atak AKS Busko. Tym razem błąd popełnił Filip Rogoziński. Zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje. Piłka na prawej stronie. Kowalczyk do Buczka i 2-1. 1-2. 17 minuta meczu i ponownie strzelcem bramki dla drużyny AKS Busko-Zdrój, zawodnik z numerem 9, Dorian Buczek. Dwa strzały, dwa gole Doriana Buczka, niesamowita forma, dyspozycja. Ja myślę, że Bartek będziesz mógł spokojnie z Dorianem zrobić wywiad do Echa w najbliższym czasie, bo Dorian czekał na gole, będzie o czym rozmawiać, także może już dzisiaj nawet. A był już taki plan tylko. Dzisiaj na pewno chcę wprowadzić ten plan w życie. Zobaczymy, czy ockną się z tego koszmaru Morawianie. Sędzia asystent sygnalizuje zmianę. Karol Dziedzic jest niezdolny do kontynuowania gry. Właśnie Bartłomiej Munarczyk zmienia Karola Dziedzica w 17 minucie meczu. Teraz Buczek fauluje, starcie dziewiątek z Rostislawem Prymakiem. W 17 minucie zmiana w drużynie Morawii, Anna Wód-Morawica. Boisko opuścił kontuzjowany Karol Dziedzic, a w jego miejsce pojawił się z numerem 16 Munarczyk Bartłomiej. Reprymenda jeszcze dla Doriana Buczka od sędziego. Jakub Rabiej. Szymon Górecki. Dalej Szymon Górecki. Łukasz Zawadzki. Delikatnie zgrał piłkę, ale bardzo czytelne to było. Szymkiewicz do Zacharskiego. Zacharski faulowany przez Szymona Góreckiego. Sędzia zatrzymuje grę. Udziela ostrzeżenia zawodnikowi grającemu z numerem 15. I od rzutu wolnego rozpoczną goście. Jednak kontuzja Karola Dziedzica, taka z niczego, okazała się poważna. Musiał opuścić boisko, zastąpił go Bartek Munarczyk. Morawia ma problemy. Sama sobie skomplikowała dzisiaj sytuację, ale jest dużo czasu, żeby jakoś zareagować. Na pewno bardzo ciekawy mecz i zapowiada się jeszcze bardziej interesująco. Liczna grupa kibiców AKS Busko. Tutaj kibicują swoim synom. Tak samo jest Łukasz Pawłowski, znany biznesmen kielecki, który od lat kibicuje właśnie Kasprowi. Jest Arkadiusz Michta, słynna pierogarnia z Kielc i taksówkarz, także bardzo znani ludzie. Przy okazji też spotkali się z ojcem Patryka Szczepanka z Morawii. Jak widać, piłka nożna wszystkich łączy, także w czwartej lidze wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni jeszcze. Tym bardziej, że Busko prowadzi 2-1. Szaleństwo może być dopiero, jak na boisko wejdzie Bartek Michta, syn właśnie Arkadiusza Michty. Ale fajnie, że Busko stawia na młodych zawodników, że daje szansę młodym zawodnikom i mogą się tutaj coś uczyć. Maciej Pokora tam leży na boisku. Dorian Buczek. Trzyma się za głowę. Wydaje się, że przy tym
Starczy będzie jednym... chyba okej, okay, będzie chyba okej. Okay. Starczy z jednym z obrońców. Ucierpiał, ale podnosi się i wydaje się, że zaraz będzie można wznowić grę. Odsuwa jeszcze arbiter Marcina Talera. Wczoraj jeszcze w tych spotkaniach, o którym nie wspomnieliśmy, Granat Skarżyska pokonał 2-1 GKS Rutki, przegrywał 0-1. Długo trener Kołodziejczyk spodziewał się ciężkiego meczu właśnie na tym trudnym boisku u siebie w Skarżysku i tak było rzeczywiście. Ale Granat przezwyciężył trudności i wygrał. I w Dalecznicach remis Spartakus Ali do Żarów 1-1. Pawłowski teraz. Udanie na lewą stronę do Talera. Pokazuje się Motyl. Tak będzie podanie do Motyla, który ładnie się włącza z defensywy. Dośrodkowanie. Nie trafia tam piłka do Deriona, ale są dalej zawodnicy AKS Busko. Wybija teraz piłkę Szymon Górecki. Cały czas wraca ta piłka na pole karne. Morawi Kowalczyk. Strzał niecelny. Jak na razie bardzo dobrze radzi sobie AKS Busko. Skakał tam do główki Dorian Buczek, strzelił z dwóch bramek, ale widać, że piłka zagrana za plecy. Nie mógł wiele z tym zrobić. Napastnik AKS Busko zdrój. Nie spodziewali się takiego obrotu sprawy. Na pewno piłkarze Morawi, a nawet Morawica, którzy no często im się w takie sytuacje zdarzają. Nie wiadomo, z czego to wynika. Troszeczkę brak koncentracji. No i też na pewno trzeba powiedzieć o jakości Doriana Buczka. Oczywiście, jeżeli nie sędziuje na meczu, nie zajmuje się głupimi dyskusjami z przeciwnikami, z arbitrami. Uwaga teraz Morawia. Próbuje coś Morawia. Michał Zawadzki. Pawłowski, bardzo dobra interwencja. Wycofa do bramkarza. Jest Hubert Banach. Daleki wykop. Rogoziński. Przechwyt teraz Pawłowskiego. Bardzo dobrze gra na razie młody wychowany Korony Kielce. Niedokładnie Buczek. Wasilewski przejął piłkę. I powoli teraz gospodarze budują atak. Sędzia puścił teraz grę. Utrzymali się przy piłce goście. Bardzo kolejna fajna akcja. Zobaczymy, czy przerwią ją gospodarze. Tak się udało. Właśnie zrobił Michał Zawadzki do Rogozińskiego. Tam w polu karnym czai się Rybus. Rogoziński płasko. Rybus powalczył, przejął tą futbolówkę. Nie ma miejsca za bardzo do strzału. Tu koledzy proszą, żeby nie faulować go. Strzał z dystansu i Hubert Banach. Michał Zawadzki próbował. Mocne uderzenie, ale dokładnie tam, gdzie stał bramkarz AKS-u Busko-Zdrój, który pewnie złapał piłkę. Faulowałem teraz Dorian Buczek, znajem sędziego. Zobaczymy, czy skończy się na ustnej reprymendzie, czy... Wydaje się, że skończy się bez żółtej kartki. Pokazuje arbiter, że wszystko rozpocznie się na gwizdek. Zagranie Talera i uderzenie. Wydaje się, że uderzał Ślefarski. Tak, Paweł Ślefarski, były zawodnik między innymi UKS Probodaj Złagów, który naprawdę tam zrobił kapitalne postępy. Młynarczyk faulowany przez Buczka. Dobrze wychwycił to sędzia. Buczek aktywny, agresywny w swoim stylu. Zacharski, długa piłka. Takie rozrzucenie fajne na prawą stronę, tam licząc, że ktoś wejdzie w tą lukę i tak się rzeczywiście stało. Niecelnie zagrał Michał Zawadzki, z autu rozpoczną goście. Buczek.
i faulował Kacper Pawłowski. Wiosną bodajże tutaj przyjechał Łukasz Bożak z Orliczem. Słuchaj, wygrał 3-1, także jakoś leży mu ten stadion. Chociaż teoretycznie wydawałoby się, że zdecydowanym faworytem jest Morawia, a nawet Morawica, która dysponuje naprawdę jak na te warunki szeroką kadrą i pokazała w meczach z tymi silniejszymi przeciwnikami, że jest czołowym zespołem czwartej ligi świętokrzyskiej, ale tu w tej lidze wszystko się może zdarzyć. Góral Górnow przegrał ze Spartakusem 3-2. Tydzień później przegrał z Wierną Małego 0-10. Wierna przegrała z Orlętami z kolei 2-3 po fatalnym meczu. Rozbiła później Górala. I tak mniej więcej to wszystko wygląda. Tu nie ma mowy o zlekceważeniu, trzeba uważać cały czas. No i to też sytuacja kadrowa tych drużyn się cały czas zmienia. Długie podanie na Filipa Rogozińskiego, który nie mógł dojść do tej piłki, jednak za daleko zagrana. Kolejny raz od autu rozpoczną goście. Z autu Kowalczyk. Błąd obrońców. Zacharski. Trzymał się przy piłce, pomimo tego, że stracił równowagę. Kowalczyk. Wydawało się, że zagrał przez nogi Prymaka. Sędzia asystent uznał jednak inaczej. Jakub Rabiej. Michał Zawadzki, zdaniem sędziego, faulowany. W tej sytuacji będzie rzut wolny. Ale przewrócił się tam w tej sytuacji jeden z zawodników gości i będzie potrzebna pomoc. Jeszcze sędzia rozmawia z Mateuszem Zacharskim. Czy to jest Dominik Szymkiewicz? Jeszcze mała konsultacja z arbitrem, asystentem. Tam uwagi ma do trenera Obożaka Marcin Szek, żeby nie utrudniać pracy sędziemu liniowemu. Tak, to był Dominik Szymkiewicz. Miejmy nadzieję, że z Dominikiem wszystko jest ok. Na pewno będzie musiał opuścić jeszcze boisko. Ta pomoc trwała za długo. W każdym razie rzut wolny dla Murawii. Stojąca piłka, Filip Rogoziński podejdzie. Wybija Olaf Grat. Zebrał to jeszcze Rabiej. I będzie faul. Ale zebrał też nogi przeciwnika. Niebezpiecznie zagrał teraz środkowy pomocnik Morawii. I sprzed pola karnego rozpoczną goście. 29. minuta na stadionie w Brzezinach. Morawia Anna But, Morawica dalej przegrywa za KS-em Busko-Zdrój 1-2. Po trafieniach Filipa Rogozińskiego bezpośrednio z rzutu rożnego i dwóch golach Doriana Buczka dla drużyny przyjezdnych. Hubert Bana przepuszcza piłkę Młynarczyk, no i łapie tu Krystian Wojno. Szybkie wznowienie. Wasilewski. Jakub Wasilewski gdzieś tam stracił równowagę, ale nie stracił piłki, bo atakował tam Thaler. Teraz Łukasz Zawadzki do Szymona Góreckiego. Szymon Górecki stracił piłkę, no i teraz niebezpiecznie. Tylko wrzut z autu. Kowalczyk. Walczył Buczek, ale... No i wywalczył aut teoretycznie, bo tym naciskiem zmusił Rogozińskiego do wybicia piłki w aut.
szybko zaczęli przyjaźni. Ale szybko stracili piłkę. I szybko odzyskali. Sprytnie teraz Taler. Zacharski, no i wraca ze spalnego Dorian Buczek. Krzyczą, zostaw Dorian, Doriana piłkę, bo Dorian chciałby ciągle z tą piłką być. Koledzy się śmieją, że z piłką też śpi, ale jakby troszeczkę odpuścił to komentowanie i takie zagrywki, to myślę, że byłby dużo lepszym piłkarzem. Chyba się ze mną zgodzisz. Też tak mi się wydaje. Właśnie tak spostrzegłem, że większość czasu, kiedy piłka jest poza grą, spędzają właśnie zawodnicy z Buzka na uspokajaniu. Doriana Buczka teraz przy piłce Michał Rybus. Wasilewski, dośrodkowanie. Czekał tam Primak. Łukasz Zawadzki pomylił się. Doskonała sytuacja. 11 metr. Spadła piłka na nogę Łukasza Zawadzkiego, który jednak wysoko ponad poprzeczką uderzył futbolówkę. Zaczęli już goście. Kowalczyk. Kowalczyk tam wyskakuje, Zacharski. Powalczy jeszcze z Wasilewskim, ale Wasilewski wycofuje do bramkarza. Wojno. Długie zagranie. Walczył tam Michał Zawadzki. Jednak piłka musi w końcu zejść na ziemię. Rabiej. Rabiej faulował Pawłowskiego. Taler. Będzie wrzucał kapitana KS-u Busko-Zdrój. Ofiarnie wybija Rogoziński. Szymkiewicz, ale goni go Maciej Pokora. Czy wycofa do bramkarza? Tak też zrobił. Środkowy pomocnik gości. Młynarczyk do Primaka. Zdaniem sędziego tam nie było zagrania ręką. Piłka w rękach bramkarza drużyny z Buzka-Zdroju. Długo czeka ze wznowieniem gry. Walka wręcz Młynarczyka z Buczkiem. Wygrał ten pierwszy. Górecki, długa piłka. Rybus dobrze zagrał na lewą stronę do Primaka. Rostislav Primak. Zobaczymy, czy poszuka dryblingu. Pawłowski go tam zatrzymał i naciskał na tyle mocno, że piłka wyszła za linię końcową i od bramki rozpocznie AKS Busko-Zdrój. Świetny, bardzo ciekawy początek spotkania. W ciągu 17 minut 3 bramki. Teraz aktualnie jest mały przestój. Mamy nadzieję, że jeszcze padnie tu kilka goli w tym spotkaniu. Bana. Powalczy Zacharski. Górą jednak Łukasz Zawadzki. Przepraszam. Pokora. Motyl gdzieś tam wyskoczył tyłem, ale zgarnął piłkę Szymkiewicz. Dużo niedokładności. Teraz na prawą stronę do Wasilewskiego poszła piłka. Zobaczymy, kto go tam wesprze. Wasilewski czy Szymkiewicz, jednak bezpiecznie zagrywa do Bartłomieja Młynarczyka, prawy obrońca Morawi. Górecki. Młynarczyk. Młynarczyk poszuka długiego podania na Michała Zawadzkiego. Przeczytał to jednak Ślefarski. Szymon Górecki niedokładnie. Taler. Naprawia błąd kolegi jednak Jakub Rabiej. Górecki do Wasilewskiego. Walczą w parterze Pokora i Motyl. Koniec końców piłka wyszła na aut i rozpocznie Morawia. Pokazuje się tam Wasilewskiemu Zawadzki.
zagra jednak do Rybusa. Zszedł na prawą nogę Wasilewski, ale nie udało się. Fauluje Buczek. Szybko wznawiają grę jednak zawodnicy Morawi. Druga piłka na Rybusa. Nie opanował dobrze jednak tej piłki napastnik Morawi, a nabut Morawica. Z autu Wasilewski. Poszuka tam Rybusa, jednak wybijają zawodnicy z Buzka-Zdroju. Faulowany Zacharski. Kowalczyk, długa piłka na Talera. Szybko chcieli wznowić, ale to się nie udało. Zaczyna się 37 minuta spotkania, nadal 1-2. Na stadionie w Brzezinach, zewnętrzną częścią stopy teraz chciał zagrać Rabiej, ale niedokładnie. Powalczył Szymkiewicz, Taler niedokładnie. Przejął Zawadzki. Wasilewski do Rabieja. Zwlekał tam, pokazywał się na lewej stronie Primak. Teraz zagranie do Michała Zawadzkiego. Świetnie jednak. Przejął to Kowalczyk. Michał Zawadzki. Nie przerywa gry sędzia. Primak. Primak wydaje się, że próbował dośrodkowywać piłkę jednak w rękach bramkarza drużyny z Buzka-Zdroju. Sędzia przerywa grę i pokazuje, że wznowi rzutem sędziowskim. Zgodnie z przepisami sędzia odda piłkę bramkarzowi. Trzydziesta ósma minuta dzisiejszego spotkania. Na razie nie mają dobrych nastrojów kibice Morawi, Anna Bud-Morawica, która przegrywa za KS Busko. No i ma nadzieję cały czas na odwrócenie losu spotkania, ale na pewno wszystko pogorszyło się po zejściu Karola Dziewica, wymuszonym zejściu Karola Dziewica. Wieżowiec, wysoki obrońca, który wygrywał pojedynki główkowe. Naprawdę ostatnio znajduje się w formie, a teraz sunie atak, gospodarzy, przepraszam, Rosista Primak i zablokowane tam. Świetnie Olaf Grad w obronie. Michał Zawadzki podejdzie do rzutu rożnego. Tu około 11 metra. Za wysoko. Zagrał pomocnik Morawi. Bartłomiej Munarczyk przewrócił się w polu karnym. Szymon Górecki. Na szczęście nic mu się nie stało. Faulu też nie było. Zobaczymy, co, czy jakichś zmian będzie dokonywał trener. Śmiech w przerwie. Jak myślisz? Wydaje mi się, że po przerwie może bezpośrednio nie, ale jeżeli nic się nie zmieni, to około 60 minut na pewno będzie musiał już myśleć nad odwracaniem wyniku. Ładna pogoda dzisiaj, a niektórzy zawodnicy Morawiana, bo Morawica śpiący. Niektórym ładna pogoda kojarzy się tylko z grillem. Dzisiaj nie pora na grilla, teraz atakuje AKS Busko. Za dużo sędziowania tutaj, takie podpowiadanie sędziom, co mają gwiznąć. To z swojej perspektywy podoba ci się to, czy nie bardzo? Wiesz co, no miałem gdzieś tam jakieś małe doświadczenie sędziowskie, więc to na pewno deprymuje, kiedy ktoś cały czas podważa decyzję, którą że tak powiem, uważasz, że powinieneś podjąć. Ale na razie radzą sobie z tym sędziowie, nie dają się gdzieś tam zagadać piłkarzom. Doświadczony sędzia główny, jeden sędzia liniowy też bardzo doświadczony. Słynny kibic Iskry Kielce, który na pewno przeżył wczorajszą porażkę
Już Łomży, Industria Kielce w półfinale klubowych mistrzostw świata super, IHF Super Globe i HR Super Globe w Barcelonie 28-39 przegrali kieleccy piłkarze ręcznie, a my wracamy do piłki nożnej, Kuba Rabiej. Ślamazarnie dzisiaj te ataki wychodzą, Morawian nawet Morawica. Często pokazują się do gry, ale no nie dostają piłki ci napastnicy gospodarzy. Teraz z kolei niedokładne podanie. Banach. Daleki wyrzut w stylu kiedyś Józefa Munarczyka, medalisty mistrzostw świata z Hiszpanii z 1982 roku. Pochwalimy Huberta za ten wyrzut po meczu. Na razie też trzeba go pochwalić za interwencję oprócz tego rzutu rożnego, gdzie wydaje się, że gdzie nie ktoś tylko... ktoś zawalił też krótki słupek. Nie tylko on błąd popełnił, jak najbardziej. Buczek, zdaniem sędziego bez faulu. Sędziowie przyznają wrzut z autu dla Morawi. Michał Zawadzki. Łukasz Zawadzki. No ale wszystko to zbyt wolno, żeby można było zaskoczyć rywali. No i Dorian Buczek niepotrzebnie fauluje. Kandydat do kartki. Wydaje mi się, że gdyby dało się obstawiać żółte kartki w czwartej lidze świętokrzyskiej, to Dorian Buczek miałby dosyć niski kurs. Szlefarski będzie pierwszy. A od dla Morawi? Wasilewski. Poszuka chyba długiego wrzutu. Rogoziński. Wasilewski. Zebrał piłkę Taler. Przeszła piłka pierwszego obrońca, ale drugiego już nie dała rady. Buczek. Sędzia puścił grę, Dorian Buczek zdenerwował się, już patrzy na sędziego. Świetna akcja teraz Wasilewskiego. Sędzia znowu puszcza grę, interwencja teraz Michała Zawadzkiego, próbował odbioru piłki i futbolówka wraca do Buczka, ale interweniuje Rogoziński, jest pokora teraz. Co chwilę leży ktoś na boisku, zrobił się bardzo nieprzyjemny moment gry teraz, ale grają Morawianie. Żeby wybić tam piłkę, żeby uspokoić trochę Wasilewski. Ale już stał jeden z zawodników. Wszyscy wstali. Był to AKS Busko, był to Mateusz Zacharski. Sędzia wybrał taki, a inny sposób sędziowania. Trudno się tutaj czepiać do Marcina Szreka, bardzo doświadczonego arbitra. Na razie przede wszystkim konsekwentnie prowadzi ten mecz arbiter dzisiejszego spotkania. Wysoko gdzieś tam podniósł nogę Pawłowski, ale sędzia puszcza bardzo grę. Ładnie teraz kombinacyjnie gospodarze. A Pawłowski interweniuje. Ciężkie życie ma dzisiaj Rostislav Rimak. Bardzo dobrze gra młody Pawłowski dzisiaj w tym spotkaniu. Aut pod polem karnym gości. Zdaniem sędziego nie było faulu. Pawłowski w aut. czterdziesta czwarta minuta spotkania. Zobaczymy, ile minut dojcze arbiter. Michał Zawadzki, rybus nie opanował piłki jednak. Rabiej. Tylko na skrzydle, teraz Rogoziński. Jest pokora w polu karnym, ale nie powalczył teraz o głowę. Sprytnie Marcel Motyl. Źle obliczył torlotu piłki, młody napastnik. Też przyzwoity występ Marcela Motyla dzisiaj. Wózko, lewa strona obrony. Nie spieszy się Banach. To już końcówka, zobaczymy, ile doliczy arbiter. Ha!
jeszcze zarządza meczem. Arbiter główny. Głównie ma uwagi do Doriana Buczka. Co? Ciężko ja się mówię, dziwić. Ja mówię, że Doriana Buczka moglibyśmy zaprosić na kurs sędziowski naprawdę. Nadawałby się idealnie, jeżeli tak... Kapitalny sędzia naprawdę. Kapitalnie dużo aktywny, jeżeli chodzi o takie sprawy arbitrów. Myślę, że ciekawiłyby go każde niuanse przepisów. Miałem też przyjemność sędziować przeciwko... Znaczy przeciwko. Tak można, tak można powiedzieć, że przeciwko. Wydaje się bardziej, że gra w tej samej drużynie, co arbitrzy. Tylko ma inne decyzje. Lubi. Trzeba mu dać gwizdek w prezencie. Teraz akt. I faulował Primax. I faulowany Pawłowski, który nie odpuszcza na krok. Napastnika Morawii, Anna But-Morawica. Tata na pewno Kacpra Pawłowskiego ma dzisiaj powody do zadowolenia, bo syn wykonał kawał świetnej roboty w pierwszej połowie i kończy się to pierwsza połowa Morawia, Anna But-Morawica 1, AKS Busko 2, zapraszamy za kwadrans. 1 do 2 z AKS Busko 2. A teraz ci Państwo, którzy zakupili bilety, zakupili cegiełki, wyciągają je, za chwilę odbędzie się losowanie, jeszcze chyba można kupić w ostatnich...
Po krótkiej przerwie wracamy na stadion w Brzezinach, gdzie Morawiana Budmorawica przegrywa z AKS-em Busko-Zdrój 1-2. Przed chwilą oglądaliśmy strzał z rzutu wolnego w wykonaniu Doriana Buczka. Świetna interwencja Krystiana Wojno. Walka w powietrzu. Primak walczył. Rogoziński. Wydaje się, że piłka utrzyma się w boisku i tak też się dzieje. Młynarczyk naciskany przez Buczka. Łukasz Zawadzki. Szymon Górecki. Lewą stroną biegnie Primak. Zagranie jednak do Rybusa. Faulowany teraz zawodnik AKS Busko, to był Patryk Kowalczyk chyba, tak? Bogacki. Bogacki był faulowany. Szymkiewicz z rzutu wolnego. Teraz próbują przez tył trochę rozegrać piłkarza AKS Busko na spokoju. Ślefarski. Szymkiewicz, przepraszam. Teraz. Kowalczyk traci teraz łatwo piłkę, jest Primak. Rymak zbiera się do rajdu, schodzi do środka, prostopadłe podanie, tam interweniuje Pawłowski. Tak jak wspomniałem w pierwszej połowie, nie ma łatwego życia dzisiaj Rostislav Primak. Wasilewski, popchnięty Michał Zawadzki i sędzia to... Czujnie odgwizdał. Kolejna szansa dla Morawii. Filip Rogoziński albo Michał Zawadzki podejdą do tego rzutu wolnego. Dobra pozycja, żeby dorzucić piłkę. Jeszcze Rogoziński, ale... Wysoko i daleko obok bramki. Rozpocznie Banach. Zacharski przedłuża, Bogacki tam powalczy, jednak Filip Rogoziński lepszy, Ślefarski. Nie zdążył przyjąć piłki Bogacki. Filip Rogoziński. Michał Rybus walczy. Sędzia jednak sygnalizuje, że piłka opuściła wcześniej boisko. Kowalczyk dobrze wypatrzył Pawłowskiego. Sprytnie przejął Pawłowski do Buczka. Nieporozumienie jednak. Piłka nadal pod nogami zawodników z Busko-Zdroju. Pawłowski. Coraz więcej luzu łapie ten młody zawodnik wypożyczony z Korony Kielce. Teraz Kowalczyk. Kowalczyk przez Prymaka. Kolejny faul Morawii. I w Morawii drużynie bardzo mało życia. A to taka ładna pogoda w niedzielę, fajne warunki do grania. Trochę kibiców przyszło. Kowalczyk. Świetny jednak interweniował Jakub Rabi. A na trybunach dominuje temat dzisiaj nowego psa Tomasza Wierzbickiego, fotoreportera Morawiana Budmorawica. Dzisiaj zaprezentował go na stadionie. I to jest na razie najciekawsze w drugiej połowie. Pozdrawiamy serdecznie pana Tomka. Który z kibiców rzuci piłkę na... Po
pole gry. Na pewno nie był to pseudokibic, tylko jeden z młodych fanów Morawii, Anna Budmorawica. Teraz rzut rożny dla... Zobaczymy, czy to rozproszy zawodników. AKS Busko. AKS-u Busko. Zacharski. Przejmie jeszcze piłkę Szymkiewicz. Nie, poczeka na aut. Rozegra krótko z autu albo zostawi koledze. Motyl. Pawłowski sprytnie. Jest tam Szymkiewicz polo karne. Wybiją teraz gospodarze. Górecki. Prosimy o nie przechodzenie za bajerki ochronne. Szymkiewicz. Szymkiewicz zewnętrzną częścią stopy na centymetry do Talera. Taler piętą. Do Motyla. Motyl. Interwencja Szymona Góreckiego, ale piłka wraca z powrotem do zawodników. AKS Busko uderzał Mateusz Zacharski na poprzeczkę. Opuszczają boisko Łukasz Zawadzki. Nie, 11, przepraszam, Maciej Pokora i Rostislav Primaka. W ich miejsce wchodzą Dawid Szałas i chyba Patryk Szczepanek, jeżeli dobrze widzę. Wydrużenie Morawii, Anna Budmorawica. Boisko opuścili z numerem 11 Pokora Maciej oraz z numerem 9 Rostislav Primak, a w ich miejsce pojawili się z numerem 70. A tak Morawii, Anna Budmorawica? Tam będzie faul, tak, nie ma dyskusji. Spowodował upadek zawodnika Morawii Łukasz AKS Busko. Dobra okazja. Jeszcze raz podchodzą Filip Rogoziński i Michał Zawadzki. Wydaje się, że lepsza pozycja dla Rogozińskiego. Czy będzie dokręcał tą piłkę? Zobaczymy za chwilę, czy to będzie dośrodkowanie. Pokazał, że potrafi już. Szeroki repertuar, szeroki wachlarz możliwości. Rogoziński zaskoczył bezpośrednim strzałem płaskim. Strzał celny, odbija piłkę bramkarz. Mocno wstrzelił piłkę w pole karne nawet. Leciała ona w światło bramki, musiał interweniować Banach. Koniec końców jeden z zawodników Morawii widocznie dotknął piłkę, bo opuściła na boisko i rozpoczną od bramki goście. Pan Marek Chowaniec wiedział od razu, że nie będzie rzutu rożnego, tak zwane sokole oko. Bardzo czujny obserwator, z nim się tutaj na pewno każdy dziennikarz czuje pewniej. Na każdym stadionie województwa świętokrzyskiego. I od bramki rozpoczyna Hubert Banach. Dziś na stadionie można zachwalać uroki złotej polskiej jesieni. Walczy Buczek. Bogacki. Wygrał Rabiej, ale Pawłowski nie daje za wygraną. I wywalczył aut. Młody Pawłowski dzisiaj wyrasta na jedną z najważniejszych postaci tego meczu, oprócz Doriana Buczka. Do niego właśnie piłka. Buczek. Grał, ale nic z tego nie wyszło. Od bramki rozpocznie Krystian Wojna. Zapewne dzisiaj w drużynie Morawii, Anna Budmorawica, brakuje tego człowieka najbardziej wszechstronnego w tej drużynie, Mateusza Zawadzkiego, który świetnie wprowadza piłkę z linii obrony. Mateusz na stadionie otoczony wianuszkiem kibiców. Nie wiemy, czy już rozdał wszystkie autografy, ale jest tu bardzo lubiany i popularny.
próbują jego bracia doprowadzić do remisu. Walczy Łukasz Zawadzki, ale wybił piłkę obrońcę gości. Wasilewski z autu. Łukasz Zawadzki, powalczył z nim Szymkiewicz. Rogoziński, teraz w środku pola. Młynarczyk. Szczepanek. No i niecelne pierwsze zagranie tego młodego obrońcy. Mieszał się tam Dominik Szymkiewicz, tą akcję, ale piłka wróciła do Morawii. Jest piłka do Szałasa. Szałas kontra Kowalczyk. Zachęcałem koledzy, żeby wchodził jeden na jeden. Szałas, płaskie dośrodkowanie, interwencja Szefarskiego. Szymkiewicz, inteligentną głową. Będzie podanie teraz do Buczka, ale interweniuje Górecki. Były reprezentant Polski juniorów. Rogoziński, Szałas. Szałas szuka wolnej przestrzeni. Wywalczył aut dla Morawii, Anna Budmorawica. Szybko rozegranie autu, Michał Zawadzki. Rozegranie po obwodzie teraz. Szczepanek. I boczna siatka. Niektórzy kibice aż wstali, wydawało się, że będzie bramka, ale tylko boczna siatka. Dobra okazja Patryka Szczepanka, jednak niecelny strzał. Zawodnika z numerem 73. Cały czas utrzymuje się wynik z pierwszej połowy Morawia, a Anna Morawica przegrywa za KS Busko 1-2. 58 minuta. Wybija piłkę Moty. Zawadzki do Szczepanka głową, ale Pawłowski pracuje nie tylko w ofensywie, ale też w defensywie. Rogoziński. Tam obrońca AKS Busko, długa piłka w kierunku Dariana Buczka. Jest Górecki. Rogoziński, niecelne podanie, teraz przechwycił piłkę Buczek. Co zrobi Buczek? Rozegra krótko. Na stronę. Faulowany tam chyba Mateusz Zacharski. Nie, nie było faulu jednak. Szukał faulu. Będzie chyba kartka w końcu. Kartka za dyskusję dla Dariana Buczka. Nie jest w stanie żaden kolega z drużyny uspokoić tego piłkarza. Spokojnie, zapraszamy Doriana Buczka na kursy sędziowskie. Mógłby się tam wykazać. Ale ostrzegał nie raz, nie dwa sędzia Doriana Buczka. To jest nieprawdopodobne, taki piłkarz tak sędziujący w czwartej lidze świętokrzyskiej, który komentuje wszystkie decyzje. Jeszcze wzywa może Marcina, być czerwona kartka za chwilę. Wzywa Marcina Talera. Zobaczymy, czy Dorian wygra mecz sam ze sobą teraz. Strzelił dwie bramki. I cały wydaje czas krytykuje się, i komentuje. Wydaje się, że sędzia poprzestaje na tej żółtej kartce dla Doriana Buczka. Wściekły. Jest to dobry zawodnik, ale naprawdę ma taki problem z tymi sędziami, z tym komentowaniem. Ale jakby sam zaprzecza, że on nic nie mówi, on nic nie powiedział do sędziego. No, jest ale... w tym momencie jest w zamoku. Strzelił dwie bramki, powinien się skupiać na sprawach czysto piłkarskich. Zwłaszcza, że jego drużyna jak na razie prowadzi. I to jeszcze po jego dwóch golach. Dorian Buczek właśnie. Walczył o piłkę, ograł dwóch przeciwników, Dorian Buczek szuka prostopadłego podania, jest Szymon Górecki, jeszcze wyłuskał tą piłkę Dorian Buczek, sędzia puszcza grę, Dorian Buczek na lewą stronę, tam jest Taler, Taler ogrywa zawodników, Morawi interweniuje teraz, Krystian Wojny. Reklamowali zagranie ręką piłkarzy Morawi, sędzia nie decydował się na użycie gwizdka, jeszcze raz piłka w rękach Krystiana Wojny. Wasilewski. Młynarczyk. Teraz Szymon Górecki. Atakuje Buczek. Rogoziński. Interwencja teraz Szlefarskiego i piłka długa do Buczka. Buczek, Młynarczyk. Czy Młynarczyk zdąży zagrać głową? Zdążył zagrać głową. Piłka w rękach Krystiana Wojny, który szybko wznawia i sunie kolejny atak Morawii, Anna Budmorawica.
Nieudane teraz zagranie chyba Wasilewskiego, ale jest, naprawili to piłkarze gospodarzy. Próbują teraz przez tył spokojnie. Szymon Górecki. Ma dużo miejsca, dużo przestrzeni. Przejdzie pewnie połowę, poczeka, czy zagra. Po przekątnej, na drugą stronę. Gospodarze. Motyl na Buczka. Wygrał to Buczek teraz. To jest kapitalne uderzenie Doriana Buczka. Piękna bramka. Proszę bardzo. Trzeci gol w meczu. Szanowna bramkarza. Po raz kolejny do bramki trafia zawodnik z numerem 9. Niebywały. Dorian Buczek. Niebywały błąd Krystiana Wojno, który... No ale też niesamowita intuicja Doriana Buczka, który zobaczył, że Krystian Wojna był wysunięty. No takie sytuacje się zdarzają, bo popisał się pięknym lobem, też trzeba było przymierzyć. I trzeba dziękować Marcinowi Ślekowi, że go wcześniej nie usunął z boiska, bo miał takie prawo. Jak sędzia Ślek pomógł Dorianowi Buczkowi skompletować hat-tricka. Dzisiaj mamy koncert Doriana Buczka na stadionie w Brzezinach. Dorian Buczek jest najlepszym solistą w tym koncercie. Dorian Buczek chciałby dzisiaj wszystko sędziować, grać. Ale jeżeli chodzi o sędziowanie, może zapytać się Marcina Szrega, który... Myślę, że trochę się Dorian bogatą karierę sędziowską ma. Nie zdziwimy się, jak Dorian przyjdzie do nas, żeby zastąpić tutaj speakera. Zacharski teraz. Z racji tego oczywiście, że lubi robić wszystko. Teraz Dorian Buczek traci piłkę, Szałas, jest Górecki, Szałas wygrywa 1-1 z Szymkiewiczem, Szymkiewicz wraca za Szałasem, prostopadłe podanie, świetne zagranie teraz do Rybusa, troszeczkę za mocne. Za wcześnie pochwaliłeś to zagranie. Brakowało niewiele, fajny zamysł. Wszyscy też w Morawicy czekają na powrót dawnego Dawida Szałasa, już są przesłanki, były też wspaniałe momenty, jak w spotkaniu z Granatem Skarżysko, były też słabsze, jak z Pogonią Staszów, na pewno jest to piłkarz z potencjałem na wyższe ligi, ale potrzebuje troszeczkę czasu, by dojść do odpowiedniego rytmu. Może pełnię swoich możliwości pokaże w trakcie rundy wiosennej. Zobaczymy. Teraz nie opanował piłki Zacharski z autu gospodarze. Pawłowski jednak cały czas walczy i... Kowalczyk. Stracił jednak piłkę Szałas. Szybko traci Morawia piłkę. Olaf Grat. Przebitka. Rogoziński do Góreckiego. Już atakowany przez Buczka. Długa piłka teraz. I Olaf Grat. Piłka wraca do środka. Dużo teraz pojedynków główkowych. Sędzia gwiżdże faul. Fauluje Motyl. Będzie kolejna zmiana. Wchodzi Jakub Rabiej. W jego miejsce chyba Robert Szymański. I blisko był teraz Łukasz Zawadzki. Dobre dośrodkowanie. Niedużo brakło, żeby pomocnik Morawi zdobył bramkę. Kolejna zmiana w drużynie gospodarzy. Boisko opuścił z numerem 8 Jakub Rabiej, a w jego miejsce pojawił się z numerem 6 Szymański Robert. Trener Śmiech stawia wszystko na jedną kartę, wpuszczając Roberta Szymańskiego teraz niecelnie. Zacharski, ale biegnie jeszcze pełen ambicji Dorian Buczek. Rozgrywają przez tył teraz takie Morawi. Takie zabawy mogą się źle skończyć, ale tym razem udało się. Wybrnął z tego Bartek Młynarczyk i szuka Dawida Szałasa, ale jest tam Patryk Kowalczyk. Łukasz Zawadzki. Chyba w środku nie czuje się tak dobrze jak na skrzydle, czyli nawet wyżej trochę. Nie jest łatwo wypełnić tę lukę po absencji Karola Gileskiego. No i też trzeba pamiętać, że zawsze wspierał go Mateusz Zawadzki, także to solidne elementy układanki tenera Bożaka.
Młynarczyk. Dalej kapitan drużyny Morawia Nabut Morawica. Do Góreckiego. Kolejne mozolne budowanie akcji. Pokazał się w środku Wasilewski, stracił piłkę. Zacharski teraz do Buczka. Buczek czy Młynarczyk? Jak tu podpowiedział speaker, ani jeden, ani drugi piłka na aucie. Uśmiechnięty tylko Marek Chowaniec. Zanotował coś tam w swoim kajeciku. W komputerze, przepraszam oczywiście, bo to już zgodnie z trendami techniki. Pan Marek działa, także świetnie się czuje na meczu Morawia Annabud Morawica AKS Busko. Górecki, długa piłka do Dawida Szałasa. Kowalczyk jeszcze powalczy z Bogackim. Górą zawodnik Busko. Niezły zawodnik chyba też z AKS Busko. Szymon Górecki teraz. Do Łukasza Zawadzkiego. W ogóle oprócz tego rzutu rożnego, gdzie błąd był powiedzmy na wielu płaszczyznach, ciężko powiedzieć coś złego o obronie AKS Busko. Jest się dobrze zorganizowana, skonsolidowana. Na pewno też pomaga postawa ofensywna Morawii. Szymański teraz. Nie wyszło to. Teraz Morawia na bór Morawica i przekwę Zacharskiego. Pokazuje się Buczek. Wybrał Talera. No i strata piłki. Szymański. Szymkiewicz przerwał akcję. Pawłowski. Faulowany przez Rybusa i to będzie kartka. Wydaje się, że to będzie kartka dla napastnika Morawia na bór Morawica i żółta kartka dla Michała Rybusa. Zawodnik z numerem 7797, Michał Rybus. Leży jeszcze Bogacki, ale pomaga mu się podnieść kolega z zespołu. Zmiana w AKS Busko. No i schodzi Bogacki. Schodzi Bogacki. 69 minuta. Przeciętny występ tego zawodnika. Inni byli bardziej na pewno widoczni, powiedzmy dyplomatycznie na pewno. Nic wielkiego nie zawalił. Wojsko opuścił zawodnik z numerem 98, Bogacki Michał, a w jego miejsce z numerem 99, Szumilas Aleksander. Szczepanek. Teraz cała drużyna AKS-u Busko na własnej połowie. Młynarczyk. Dawało się, że... Będzie rzut rożny dla Morawii. Że dotknął właśnie Ślefarski piłki, no i... Tak też się stało. Siedemdziesiąta minuta meczu. Na stadionie w Brzezinach 1-3. Przegrywa Morawia Nabut Morawica. Rzut rożny Filip Rogoziński. Za wcześnie wyskoczył Młynarczyk. Szałas. Szałas. Czy Ogra Szymkiewicza jednak dośrodkował? Ślefarski. Wydaje się, że czysto, ale reklamuje zagranie ręką piłkarzy Morawii. Piłka w rękach Huberta Banacha. I długie zagranie na Kacpra Pawłowskiego. Kacper Pawłowski czy Patryk Szczepanek? I będzie rzut od bramki. Krystian Wojny rozpocznie grę. Młynarczyk. Pawłowski, ale faulowany i to będzie kolejna żółta kartka dla piłkarza Morawii, tym razem Łukasz Zawadzki. Zrobił to, co musiał, ponieważ Kacper Pawłowski szedł na dwóch obrońców, jeszcze pomagał mu Dorian Buczek, więc mogło być z tego coś znacznie groźniejszego. No dzisiaj Pawłowski świetny zawody rozgrywa. Dużo fauli na nim, ruchliwy, dużo odbiorów, aktywny. Jest wszędzie. Jest wszędzie. Nic dodać, nic ująć, za wynik mamy 1-3, więc solidnie Busko pracuje tutaj na zwycięstwo.
nie zanosił się, żeby to stracił, ale wiadomo jak to w piłce nożnej. Dorian Buczek, rzut wolny, dosyć daleko od bramki, ale... Widziałem to w górnie. Mocne uderzenie, ale nad bramką jednak... Odetchnęli z ulgą kibice na stadionie w Brzezinach, ponieważ widać było, że ta piłka leci w stronę bramki z dosyć dużą siłą. Ślefarski. Szumilas. Szymkiewicz, teraz pogadanka z Michałem Rybusem. Arbiter nie reaguje. Wasilewski do Szałasa. Dawid Szałas jest bardzo szybki, ale nie dość szybki, żeby dogonić tę piłkę. Teraz uspokaja Marcin Szrak zawodników, którzy tam mieli jakiś spór delikatny, podadzą sobie pewnie ręce. Nie ma sensu tutaj. Tłumaczy teraz coś Dominikowi Szymkiewiczowi odnośnie poprzedniej sytuacji właśnie z Michałem Rybusem. To już frustracja też na pewno zawodników Morawian na Budmorawica. Michała też dzisiaj bramki nie strzelił. Mało ma w ogóle sytuacji Morawian na Bud. Banach. Buczek oprócz strzelania w ramek też dzisiaj większość pojedynków główkowych wygranych. Kacper Pawłowski faulował, ale do końca walczy. Jeszcze zachęca trener Łukasz Ubożak do większej walki, większej ambicji. Łukasz Zawadzki. Czwarta minuta spotkania Morawia, Anna Budmorawica 1, AKS Busko 3. Wiemy, że w Kazimierzu Wielkiej Sparta prowadzi z Dorientami 2-0. Nida Pięciu przegrywa z Pogonią Staszów 1-2. Stal Kunów prowadzi z Neptunem Końskie 3-0. I Klimion Tobianka wygrywa z Orliczem Suchoniów 1-0. 13. kolejka 4. Ligi Świętokrzyskiej. Miałem przyjemność rozmawiać niedawno z trenerem Dnarkiem, trenerem Stali Kunów, grającym trenerem. Mówił, że no teraz ta sytuacja kadrowa wygląda znacznie lepiej i spodziewa się, że będą dużo lepiej punktować niż na początku sezonu. A nie zapowiadało się, by wydawało się, że jak się rozpocznie rok studencki, będą wielkie braki, ale parę udanych występów Stali i stali się z pewnego kandydata do spadku drużyną, która naprawdę może zająć spokojnie miejsce w środku tabeli, bo co pokazuje historia, że trzeba po prostu walczyć i się starać. Dał to rozpocznie AKS Busko, Szymkiewicz. Szymkiewicz, Thaler. No i faulowany przez Szymańskiego. Jeszcze jedna zmiana. Schodzi Jakub Wasilewski. Thaler też umiał uderzać z dystansu. To chyba jest bardziej pozycja na dośrodkowanie. Raczej próbował strzelać teraz zawodnik AKS Busko, który też słynął z takich właśnie rzutów wolnych. Jeden z bardziej zmarnowanych talentów, jeżeli chodzi o Legion Świętokrzyskich w ostatnich latach, też na własne życzenie zapewne. Kolejna zmiana w drużynie gości. Boisko opuścił zawodnik z numerem 2, Wasilewski Jakub, a w jego miejsce pojawił się z numerem 23, Kranka Bartosz. Trener Śmiech już nie ma nic do stracenia i wpuszcza kolejnego napastnika. Teraz wydaje się, że defensywa Morawii będzie zostawiać dużo miejsca. Będzie okazja na ewentualne kontry. Morawian na Budmorawica remisuje w Starachowicach ze Starym 1-1 i dwa tygodnie później gładko przegrywa za KS Busko 1-3, który
Ze Starym przegrał 0-4 i zaliczył 6 meczów z rzędu bez zwycięstwa. No to jest urok czwartej Ligi Świętokrzyskiej. Najlepiej tak wytłumaczyć i tak naprawdę odpowiedzi na to pytanie nie poznamy. To jest właśnie czwarta Liga Świętokrzyska. Ja sam przyznam, że ciężko to inaczej wytłumaczyć. Nie da się tego wytłumaczyć, bo na to się składa szereg czynników. No. Co pokazał przykład Górala Górno. Teraz w Małogoszczy. Rogoziński. Szumilas zatrzymał lewego obrońcę. Murawi. Górecki. Dzisiaj mało pewności w rozegraniu piłki, jeżeli chodzi o stoperów Murawi. Oczywiście nie możemy oceniać Karola Dzidzica, który zszedł dosyć wcześnie z powodu kontuzji. I na pewno to też pokrzyżowało szybki Morawiana od Morawica. Zawadzki. Może teraz. Szymański, ale zablokowany. No i głośno krzyknął Hubert Banach, oznajmiając, że piłka jest jego, no i przechwycił futbolówkę. I wznowi kolejny atak AKS-u Busko-Zdrój. Długi wykop na Zacharskiego. Chciał ekwilibrystycznie Mateusz Zacharski, który wyrósł na jednego z ulubieńców trenera Łukasza Obożaka. Można na niego liczyć na różnych pozycjach na boisku. Szymkiewicz, Kapawłowski. Straciła teraz piłkę drużyna AKS Busko-Szczefarski, atakowany przez Rybusa. Musi wybijać piłkę Olaf Grat. I gospodarze. Szałas. Kowalczyk. Szymkiewicz jeszcze powalczy o piłkę z Rogozińskim. Rybus. Niecelnie. Jedna z niewielu okazji Michała Rybusa, jednak nie udało mu się zamienić sytuacji na bramkę. Banach. Buczek tym razem pomylił się w obliczenia. Thaler, Szymkiewicz, Thaler. Jeszcze raz z Szymkiewiczem. Faulowany teraz Szymkiewicz, trochę przypadkowo przez Szałasa. Szybko rozegrali goście. Kowalczyk. Potrafi dośrodkować, ale teraz mu to nie wyszło. Szymkiewicz najlepszy w takiej jego grze na mojej przestrzeni. Na wymianę podań, teraz przechwyt. Pomógł sobie trochę, przepraszam, Dawida Szałasa. Specjalista odnośnie piłki halowej, Dominik Szymkiewicz. Bardzo ambitnie gra, ale bardzo kulturalnie się zachowuje na boisku, bez żadnej złośliwości. No nie licząc oczywiście tej sytuacji z Michałem Rybusem. Takie sytuacje się zdarzają, to rzeczywiście. Dominik Szymkiewicz coś jakąś jakość gwarantuje, jeżeli chodzi o rozegranie piłki. To jak mówię, na małej przestrzeni jest bardzo dobry w tym. Specjalista, trójek piłkarski, wielokrotny mistrz turnieju grudniowego. On w każdej odmianie futbolu sobie radzi i myślę, że jakby wcześniej jego losy trochę inaczej się potoczyły, to kto wie, czy wyżej być nie grał w piłkę. Młynarczyk, a naciskany przez Buczka. Nie bawi się, wykopuje piłkę. Tam był blisko przechwycenia Kasper Pawłowski. Jeden z najlepszych aktorów dzisiejszego spotkania. I znowu w roli pierwszoplanowej. Pawłowski sam, Buczek. Głośno krzyknął, ale zablokowany strzał przez Młynarczyka. Nic tu nie było, prawda? Żadnego przewinienia nie było. Podnosi się Młynarczyk. Buczek ciągle leży na boisku. Bądźmy zespołem. Krzyży do kolegów. Hubert Banach, bramkarz AKS. Dorian Buczek znowu w roli głównej. Tym razem będzie musiał opuścić boisko. Rozpocznie Morawia, Krystian Wojno. Do Michała Zawadzkiego. Pokazuje się po prawej stronie Szczepanek. Do niego trafia piłka. Szczepanek. Zawadzki. Jeszcze raz Patryk Szczepanek dośrodkuje. Źle przy... W
wraca teraz na plac gry Dorian Buczek. Jeszcze wskazówki od arbitra asystenta. A najwidoczniej pan Dorian ma inne wytyczne. Już dzwoni do rodziny Łukasz Pawłowski, a tata Kaspra Pawłowskiego pochwali, że wynik jest bardzo korzystny dla jego zespołu. Może być na pewno zadowolony z postawy swojego syna. Jak najbardziej, no tak jak od najmłodszych lat wprowadzał go na treningi, na różne turnieje, na różne zawody i teraz zadowolony patrzy na jego dalszy rozwój. Miejmy nadzieję, że stodóweczka młodemu nie odbije i będzie się dalej pięknie rozwijał. Korzysta tutaj, pokazuje, jak można korzystać z gry w czwartej lidze świętokrzyskiej. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, no na pewno rola drugiego najlepszego piłkarza meczu to właśnie sprawiedliwa ocena dla tego zawodnika. Szymański poszuka Rybusa, który się pośliznął. Szałas! Uderzenie za lekkie, żeby zaskoczyć Huberta Banacha. 83. minuta. Strzelał Dawid Szałas, ale nie na tyle skutecznie, żeby powalczyć o bramkę kontaktową. Szumilas. Źle obliczył torlotu piłki. Rogoziński walczą do końca, ale aut bramkowy. Boisko opuszcza Marcin Thaler. Na pewno zadowolony z jego występu jest trener Bożak. Witamy na boisku. Zmiany w drużynie gości. Wojsko opuszcza z numerem 21 Thaler Marcin, a w jego miejsce pojawia się z numerem 15 Michta Jakub Michta zmienia Marcina Thalera, tak jak wspomniał wcześniej speaker. Właśnie teraz on, Michta do Buczka, zdaniem sędziego faulowany. Dorian Buczek wie, że już nie może specjalnie protestować. Długa piłka, Bartosz Kralka. Jeden z pierwszych kontaktów tego zawodnika z piłką. Dawid Szałas. Kowalczyk jednak lepszy i przejął piłkę. Szumilas. Pokazuje się Kowalczyk. Za długo. Grał z Zawadzkim pojedynek, faulowany teraz. Zasłużona żółta kartka dla Michała Zawadzkiego. Jeszcze by wypadało, żeby Mateusz Zawadzki dostał żółtą kartkę z trybun. No musiałby się na pewno bardzo postarać, a na razie ale nie jest, spokojnie. Nie jest w protokole, także chyba nie mógłby dostać żółte kartki, to wszyscy Zawadzcy byli. Zacharski do Buczka. Buczek postara się utrzymać piłkę. Wrzucił jeszcze piłkę po ziemi. Łukasz Zawadzki, Michał Rybus. Dwójkowo z Zawadzkim. Nie zdążył Kowalczyk. Zdaniem sędziego wcześniej był spalony. Z naszego stanowiska komentatorskiego wydaje się, że dobrze i konsekwentnie jest prowadzone dzisiejsze spotkanie przez trójkę sędziowską. Długie zagranie na Buczka, ale niedokładne. Powalczył Pawłowski, górą jednak Młynarczyk. Rybus. Kowalczyk. Piłka w górze, Rybus. Ślizgiem ratował się Zacharski, jednak nie trafił przeciwnika.
No i Michał Zawadzki, kolejny faul tego zawodnika. Musi uważać, ma już żółtą kartkę na koncie. Schodzi Marcel Motyl. Dobre zagranie do lewej strony, w polu karnym jednak nikogo nie było. Zmiana w drużynie gości, o boisko opuścił zawodnik z numerem 6 Motyl Marcel, a w jego miejsce pojawił się z numerem 16 Szymon Bosz. Szybko Łukasz Zawadzki do brata Michała. Faul właśnie na Michale Zawadzkim. Dobrze, Olaf Grad. Piłka do Buczka. Jeszcze jedno zagranie na tego zawodnika. Czujnie jednak defensywa Morawi. Łukasz Zawadzki ambitnie. Będzie chyba kartka. Faulowany przez Szumilasa. I wreszcie żółta kartka dla zawodnika AKS-u Busko-Zdrój. Żółtą kartką ukarany zawodnik z numerem 99, Szumilas Aleksander. Rozkręcił się kartkowo Marcin Szek pod koniec. Widocznie zobaczył, że ma dużo miejsca wolnego w notatniku z meczu. Ale jak... wszystkie kartki jak najbardziej zasłużone. Nie ma co dyskutować. Ciężko właśnie dyskutować z prowadzeniem zawodów. Dorian Buczek teraz wraca się pod własne pole karne, żeby pomóc defensywie. Uwagi jeszcze z ławki trenerskiej Morawi. Michał Zawadzki do imiennika Michała Rybusa. I zdaniem sędziego asystenta od bramki powinni rozpocząć goście. Próba wstrzelenia piłki w pole karne przez Michała Rybusa zakończyła się jednak niepowodzeniem. Już pierwsi kibice opuszczają powoli stadion w Morawicy, w Brzezinach. 89. minuta, Morawia Anna But, Morawica wciąż przegrywa 1-3 z AKS-em Busko-Zdrój. Po trafieniach, trzech trafieniach Doriana Buczka dla AKS-u Busko-Zdrój, no i jednym trafieniu Filipa Rogozińskiego. Spotkanie, no to zasłużone, zdecydowanie wygrana AKS Busko. Koncert Doriana Buczka. Nic wielkiego dzisiaj Morawia na budynku nie pokazała. Ale ta drużyna tak ma. Często z teoretycznie słabszymi przeciwnikami. Świetnie teraz Pawłowski. Najpierw zaskoczyła wszystkich, kiedy zremisowała ze Starym i jako pierwsza urwała punkty liderowi, a teraz... Od tej pory nie wygrała meczu. Zresztą ze Starym też nie wygrała. Na razie trzy mecze bez zwycięstwa z rzędu. Będzie jeszcze rzut rożny. Jeszcze próbują cały czas. Na pewno bramka kontaktowa. 3 minuty, zdaje się, dojczył sędzia Marcin Szrek. Dzisiaj Morawia grała tak, żeby dużo pracy nie miał Marek Chowaniec w statystykach i na pewno to też trzeba wziąć pod uwagę. W przeciwieństwie do Marcina Szreka ma pusty notatnik. W przeciwieństwie do Marcina Szreka w drugiej połowie. Wybija Ślefarski, Szymański, Szałas. To wszystko źle zagrane jeszcze. Instrukcje od trenera Ubożaka. I Zacharski jedzie 1-2-1. Teraz dogania jeszcze Dawid Szałas. Dorian Buczek dostaje piłkę, czy strzeli czwartą bramkę. Buczek! Blisko. Strzał obok słupka. Niecenny strzał Doriana Buczka. Mógł dobić Morawia Anna But, Morawica. Doliczony czas gry. Mija pierwsza minuta. A niezmordowany dalej Dorian Buczek atakuje bramkarza Morawia Anna But, Morawica. I przejmują piłkę ostatecznie. Szumilas. Zacharski. Zmieścił przy linii bocznej. Ambitnie Rogoziński blokuje.
Na trybunach jest też Karol Gilewski, kontuzjowany zawodnik. Rozmawialiśmy z nim przed chwilą i jest szansa, że niedługo będzie już do gry, ale na razie nie ma co ryzykować. Może wystąpi już z nowinami. Bardziej prawdopodobne jest, że wystąpi w następnym meczu. Teraz Rybus próbował prostopadłej piłki. Sprytnie Hubert Banach na przetrzymanie. Do kralki podawał Rybus, ale piłka spokojnie padła łukiem bramkarza Huberta Banacha. A już doliczony czas gry. Jeszcze została minuta doliczonego czasu gry. Talentów Morawia Morawica o pozostanie tutaj z nami. Szukał teraz ładnie pozycji Dorian Buczek, ale interweniował tam Bartek Młynarczyk. Umie się znaleźć Dorian Buczek. Nie spieszą się goście, wiedzą, że ten mecz jest już przesądzony. 4 gole, czyli Paweł Rogula dla Wiernej Małgorzaty, Mateusz Rzewski. Dzisiaj 3 Doriana Buczka w meczu z silną Morawią Anna Morawica. Na pewno plebiscyt do zawodnika 4 Ligi Świętokrzyskiej tej kolejki będzie bardzo trudny. Przypuszczam, że wygra Rogula, dlatego 4 gole. Ręką teraz grał też Pawłowski. Szymański, bez faulu goście, Kralka, dalej Bartosz Kralka, tylko boczna siatka. Ale tam interweniował zawodnik AKS Busko, to był chyba Ślefarski. Wydaje się, że właśnie interweniował Ślefarski, rzut rożny jeszcze dla Morawii. Wydaje się, że jedna z ostatnich akcji. Już upłynęła 3 doliczona minuta. Wołają koledzy Doriana do zaangażowania się w obronę, a Dorian myśli, że może być jakaś tam konterka. On jednak nie słucha. On ma swoją wizję futbolu. Zobaczymy, czy będzie kontra z tego. Został sam, nie ma nikogo, kompletnie nie ma nikogo. Wydaje się, że sędzia zakończy prędzej te zawody. I tak się dzieje. Marcin Szech zakończył dzisiejsze zawody Morawia, Anna Bud Morawica 1. AKS Busko zdrowi 3. I zapraszamy w przyszłym tygodniu na mecz GKS Ziemach z Nowiny, Morawia, Anna Bud Morawica. Żegnają Państwa. Bartosz Wartołowicz. Dziękujemy bardzo, zostańcie z nami. Proszę, aby zawodnicy kopalni talentów Morawia Morawica pozostali tutaj z nami. Pójdziemy i przekażemy Wam naklejki.